My name is Stijn Leenders, Area Manager Northern Europe at Vaal Creek. Today we had the pleasure of welcoming over 100 guests at our nursery at our Field and Forum 2024. We've had some very interesting presentations about how the blueberry category is developing, categorization, segmentation by some esteemed guest speakers. Right now we're in our demo site looking with our guests at our newest genetics, our current genetics, to experience them and see how we can improve the world of blueberries as it is today into something even more beautiful. In our genetic development is that we're going into firmer fruit, more flavorful fruit, more concentrated harvests. This is going to help us in the development of mechanical harvesting. We all know the challenges we're having in this world with labor. It's becoming less available, it's becoming more expensive to pay year on year. With these latest genetic developments, we're offering also a solution into mechanization, which is going to keep us in business going forward as this world is changing. Również możemy zobaczyć tutaj nowe selekcje, które są testowane, które będą prawdopodobnie wchodzić w produkcję dla producentów owoców. Dlatego warto tutaj przyjechać, żeby zobaczyć to na własne oczy, dotknąć, zobaczyć jak to wygląda, jak smakuje. Drugim tematem, który też jest poruszany w kuluarach, to co będzie dalej, jak hodowla przebiega, czy coś nowego się pojawi na horyzoncie dla producentów owoców, borówki. Nowe odmiany, jakie są poszukiwane teraz na rynek i do produkcji, muszą posiadać pewne cechy. Tak? Jest to oczywiście wielkość, jędrność, briksy, ale również musi być ważna dla producenta ze względu na zbiory. Chodzi tutaj o ludzi, o dostępność pracowników, ale o to, żeby oni chcieli te owoce zbierać. Tak? Jedną rzeczą jest to, jak szybko będą zbierane, ale inną rzeczą bardzo ważną również, jak nie najważniejszą, jest koncentracja tych owoców. To znaczy, czy zbiory będą rozciągnięte, czy zbiory będą przebiegały jedno lub dwuetapowo, ponieważ to wpłynie na koszt zbiorów. Znajdujemy się przy odmianie Loretto Blue, krzewy trzyletnie. Zobaczcie, mamy pełnię zbioru, owoc piękny, wysponowany. Oczywiście już były tutaj na plantacji, która jest dobrze przycinana. Można doprowadzić do tego, że tych przejść będzie maksymalnie 3. Ale widzimy, że jest koncentracja, jest owoc ładny, jest wyeksponowany. Thank you for visiting our Field and Forum 2024. We hope to welcome you next year in the edition of 2025. Go Blueberries!